bo cały czas dopadają mnie właśnie takie stany. Ta piosenka... No napisałem tę piosenkę i zapomniałem o tej piosence. Po prostu zagrałem ją ze dwa razy. Taką płytę miałem kiedyś. To była pierwsza płyta, jaką udało mi się wydać. Już byłem po 30. Płyta nosiła tytuł Szampańskie wersety. Tytuł na do książki pewnego hinduskiego autora. Zbliżony ten był tytuł. Ja nawet tę płytę, bo ona nie była tak do końca poważna, była efektem zgniłego kompromisu między mną a wydawcą. Miałem dwie piosenki. Jedną o tym, że każdy ma prawo do orgazmu. Co tam to dawało? Bo żart. A się potem okazało, że jestem synem szatana po prostu. A druga była o agentce wieży. To towarzysz Oleksy sprowokował mnie do napisania takiej piosenki. No i powiedzieli mi, że albo napiszę jeszcze z 10 i wyjdzie taka płyta, albo w ogóle nie wydam żadnej. Już byłem starym koniem, już miałem alimenty do płacenia. Musiałem się zdecydować, że kąpiel do pisania jeszcze z 7 piosenek. I taka płyta powstała, szampańskie wersety. Opatrzyłem ją takim ostrzeżeniem, bo wtedy się pojawiły, no to by 90 lata, 95, 96 chyba wyszło, albo w 7. Były takie, z Ameryki to przyszło takie ostrzeżenia dla rodziców, żeby tej płyty tam nie, bo są brzydkie słowa, rap wtedy wchodził. Więc ja napisałem polskie ostrzeżenie, napisałem coś takiego, ostrzeżenie. Ten oto pierwszy tom moich dzieł wybranych jest produktem rozrywkowym i może zaszkodzić frustratom, myślnik. Im potem tom sięgać nie razem. To jest jeden z moich lepszych prac literackich. Sprawdziłem w niej wszystko, co miałem do powiedzenia światu w tej twórczości. I ewentualnym państwa do tej mojej twórczości stosunku. Patrzcie, jak ten język, że pełniłam sobie, no. No i tam różne piosenki, ja byłem zafascynowany twórczością Agnieszki Holland, ona miała takie filmy, Oliver, Oliver, Ameryka, Ameryka. Więc moje piosenki nosiły tytuł Bobra, Bobra, Kurwa, Kurwa, Aja, Aja. Ale reszta tytułów była rymowana, na przykład Władek w Krainie Sąsiadek. A ta piosenka nosiła tytuł właśnie Kurwa, Kurwa. Ale opcjonalnie, jeśli dzieci były na sali, śpiewałem Kurka, Kurka. Wziąłem dyktafon, przyszedłem w miasto, poprosiłem różnych znajomych, żeby powiedzieli mi, nagrali się. Różni ludzie tam mówili, nie wiedz się, nie pluj, nie żuj, nie dup. I z tego złączyłem takie zakazów słów. Zresztą zaraz wam to zaśpiewam. W każdym razie zrobiłem to, no minęło trochę, zapomniałem o tym, że kiedykolwiek to zrobiłem, nagle się okazało, że jestem zdobywcą Grand Prix przeglądu piosenki autorskiej jako autor i kompozytor. Okazało się, że jakiś człowiek, który kiedy ja pisałem tę piosenkę, miał rok albo minus rok. W międzyczasie skończył studia, nauczył się tej piosenki, no i bez pytania sobie ją zagrał i sobie wygrał. Mówi, no fajnie, to nieładnie, a dopiero baron Piotrek powiedział mi, stary, ale ty, kurde, wiecie, puszczę wywiad z gościem. Gościu mówi o swoich ulubionych autorach. Mówi, tam trzech wymieniał, to jest Tuwim, Gałczyński i ty, więc może się począł w kierunku cmentarza i zaraz to mam tych ludzi, daj mu spokój. Powiedzieć, że ty żyjesz, a że wyglądasz. Na fakt, że tego dnia byłem wczorajszy. No i rzeczywiście, on tam potem zadzwonił i tak dalej, niech śpiewa tę piosenkę. No to ja dzięki chłopakom, spotkaliśmy się z chłopakami, ja mogłem wrócić do wielu tych piosenek i właśnie to jest jedna z takich rzeczy, w których już nie gram, a z chłopakami gramy znowu, bo tchnęli w nienowe życie, a tamta piosenka nie miała nigdy, nie była grana zespołowo, wszystko było tam wykminione przy tych komputerach, tam wycinane były jakieś lupy, a tymczasem żywi ludzie, znakomity zespół, fantastyczny Aja Gore, zaproponował aranżację, no i teraz gramy razem tę piosenkę i to wychodzi tak swobodnie, że jak gramy, to nawet nie widać, że piliśmy. Tak, to jest właśnie prawdziwa sztuka. To w zasadzie nie ma już znaczenia. Także wasze zdrowie i jedziemy. Jak chcecie zarapować albo połamać jakieś krzesło, to teraz jest ten moment. Tutaj jakbym chciał, mógłbym normalnie być motherfucker i to było uzasadnione, a mistycznie. We'll be right back.
albo niczym. Nie stój, nie siedź, nie chodź, nie leż. Nie pluj, nie żuj, nie dup, nie rzecz. Nie tłucz, nie łam, nie dmi, obić. To co mam, kurwa, robić? Nie stój, nie siedź, nie chodź, nie leż. Nie pluj, nie żuj, nie dup, nie rzecz. Nie tłucz, nie łam, nie dmi, obić. To co mam, kurwa, robić? Nie wiem. Thank you.